mamy jesień i wielu plantatorów pyta, co robić o tej porze, kiedy już jesteśmy po owocowaniu, kiedy już czekamy na zimę, ale jeszcze są warunki, tak jak w tym roku jesień jest pogodna, sucha. I jest pytanie o wodę, czy podlewać, czy nie podlewać, jest jak zabezpieczać, czy chronić, czy nie chronić, co z nawożeniem przed zimą, ewentualnie jakie. Więc na te kilka pytań prosiłbym o udzielenie odpowiedzi tym wszystkim, którzy mają wątpliwości, co postępować na swoich nowo posadzonych plantacjach, szczególnie tych nowo, ale również tyczy się to i starszych, tak więc tutaj jakby ogólne takie wskazówki dla borówkarzy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Ryszardzie. Poruszyłeś dwa zagadnienia, bo nowo posadzone plantacje i już, że tak powiem, te, które rosną od roku, dwóch, trzech. Tak troszeczkę trzeba, jeśli mówimy o wodzie, spojrzeć na to dwukierunkowo. Jeśli mówimy o plantacjach już rosnących, czyli posadzonych wiosną, czy ewentualnie w latach poprzednich, zdecydowanie tu ograniczamy nawadnianie. Przystępujemy do okresu zimowego, rośliny muszą się odwodnić, powiedzmy w cudzysłowie sposób, tak nieładnie może, ale chodzi mi w znaczeniu takim, że ta woda zawarta w liściach razem z sokiem komórkowym, ze składnikami komórkowymi, które tam się znajdują, z związkami mineralnymi, muszą być wycofane z liści do pędów, więc w tym momencie nawadnianie takiej plantacji na pewno nie działa w jakiś sposób korzystnie. I nawet przypuszczam, że jeśli plantacja znajduje się w dobrych warunkach glebowych, czyli odpowiednio została przygotowana wcześniej, czyli nawieziono duże ilości torfu, materiału roślinnego, to nawet jeśli mamy taką dwu- czy trzytygodniową suszę, to w takiej sytuacji może bym jeszcze troszeczkę tej wody teraz dodał. Tak mówię po prostu dla jako zawór bezpieczeństwa. Ale myślę, że ta woda w tej glebie się mimo wszystko znajduje w wystarczającej ilości, jak dla tych roślin jest potrzeba, w tym okresie jesiennym właśnie. Natomiast jeśli mówimy o nowo posadzonych roślinach, czyli właśnie teraz, to w okresie jesieni, sytuacja wygląda całkowicie inaczej, bo woda ta służy nam z jednej strony do dostarczenia właśnie tych substancji mineralnych, w jaki sposób do odżywiania tych roślin, może nie odżywiania, nawadniania, ale z drugiej strony też ta woda służy do tego, żeby roślina odnalazła się, jakby była dobrze zabezpieczona w tym systemie glebowym. I w tym momencie woda cechuje się raczej bardziej taką właściwością fizyczną, polegającą na tym, że ta ziemia wokół systemu korzeniowego zostanie ubita. Przy czym nie robimy tego zalewając roślinę, bo nie jest to wiosenne podlewanie, tylko raczej dostarczamy tej wody na tyle, żeby ten system korzeniowy bardzo ładnie został otoczony tą glebą, uwilgoconą glebą w tym momencie, tak żeby na tą zimę odnalazł się jakby w tej glebie. Raczej umiarkowane nawadnianie. Myślę, nie jest tu... Bo system korzeniowy jest z tej doniczki wyjęty, wsadzony do ziemi, żeby nie wszedł w zimę zbyt przesuszony, bo wtedy myślę, tak, że to byłoby chyba bardzo niebezpieczne, bo mróz z mojego doświadczenia bardzo łatwo wnika w przestrzenie i łatwo uszkodzenie systemu korzeniowego. Oczywiście. Więc ta wilgotność na pewnym poziomie powinna chyba być. To teraz jak mierzyć? Wiele pyta, jak mierzyć, jak to sprawdzać, więc najprostszy bierze w rękę... Grudka gleby, tak. I oczywiście i po jakości, po zwięzłości gleby widzi, czy tej wody jest tam dużo, czy nie. Czy ona czy się nie wycisnie. O, jeśli byśmy wycisnęli, to byłoby już znacznie za dużo na pewno. No tak, ale to już wtedy wiemy, że na pewno nie trzeba podlewać. Tak, ale najprostszym rozwiązaniem tensjometr, który można oczywiście włożyć, czyli zakup tensjometru, bardzo tanie urządzenia wkładamy w glebę. Póki nie ma przymrozków, spokojnie będą działały te najprostsze, czyli działające na zasadzie wymiany osmozy. Jeśli boimy się, możemy kupić bardziej elektroniczne urządzenia, jakiekolwiek tego typu urządzenie na pewno nam tutaj pomoże. Ale tak jak powiedziałeś, raczej umiarkowane. Pamiętamy, że ta woda służy, tak jak to wspomniałem, też było moją intencją, z jednej strony właśnie do otoczenia systemu zabezpieczenia, ale z drugiej strony do nawodnienia, żeby roślina nie przeschła w okresie zimowym. Chociaż przypuszczam, że deszcze, które się za chwilę pojawią, pewnie też nam powinny wystarczyć. Na pewno, ale teraz tak, no to z wodą jakby mamy pełną jasność z tego, co powiedzieliśmy. A jeżeli chcemy przygotowywać nasze rośliny na naszej plantacji, czy je chronimy o tej porze, czy nie? Co możemy wykonać z zabiegów, które
żeby jak być najbardziej spokojnym o to, że rośliny weszły zabezpieczone, przygotowane w okres spoczynku. Znaczy z takich zabiegów chemicznych, no to właściwie mamy znowu dwie jakby strony. Jedna strona to przygotowanie roślin do zimy, więc jeśli jeszcze nasze rośliny mają zielone liście, no możemy jeszcze się pokusić o jakieś nawożenie dolistne, potasem czy fosforem po to, żeby właśnie jak największej zwiększyć to zasolenie komórkowe, które sprzyjać będzie mrozoodporności. Można jeszcze spróbować cynk wnieść, to też dodatkowo będzie sprzyjać. Ale mówię w tym opcji, że wciąż jeszcze liście są zielone i mają tą presję chłonną, czyli że będą... Jeszcze się nie osypują. Pracują, tak, jakby jeszcze one pracują. One mogły być, popracować dla rośliny. Najczęściej takie właśnie są świeżo posadzone rośliny. Bo jeśli roślina jest posadzona na wiosnę czy lata wcześniejsze, czyli już mamy tą plantację jakby rosnącą w naszej lokalizacji, to najczęściej, tak jak Państwo widzą, te rośliny są już takie albo w ogóle całkowicie czerwone, to co widać w naszym tle, albo właśnie takie już mocno przeczerwieniające się, to znaczy, że już chlorofilu tam nie ma, antocyany się bardzo silnie ujawniły jako ten czynnik odpornościowy na chłodzenia, które mamy w nocy, więc w tym momencie najczęściej też jakbyśmy pewnie taką rośliną mocniej potrząsnęli, to już i tkanka odcinająca na szypułce, na ogonku liściowym się pojawiła, więc czynnik chłonący tych liści jest już bardzo znikomy i wtedy tego typu zabiegi raczej nie są uzasadnione ze względów ekonomicznych. Nie polecamy, tak, po prostu. To jest tylko tyle, że uspokoimy sumienie, że daliśmy, ale to już nie pracuje. Zgadza się. Natomiast w takim wypadku na pewno polecającym będzie zabieg jakiś fitosanitarny, czyli na przykład skorzystanie z miedzianu i można w tym momencie użyć jakąś dawkę, znaczy no jakąś konkretną dawkę miedzianu, czy te 2-3 litry na hektar, opryskać nasze rośliny tak profilaktycznie, no bo mimo wszystko... Wszystko fitosanitarnie zabezpieczając tak, rośliny na w ten sposób. Raczej jeszcze ścięciem bym nie, chociaż wiem, że na niektórych dużych plantacjach już powoli osoby przygotowują się do cięcia, pogoda jest piękna, więc można by było już się pokusić, ale ja bym jeszcze chwilę poczekał, bo wciąż liście są na roślinach, więc mimo wszystko coś tam jeszcze pracują i zawsze te bardziej zielone. Ci, co mają duże plantacje, ci, co mają stare plantacje, to mogą to już, powiem o tym, myśleć. Natomiast tak, na pewno nie wszyscy ci, którzy posadzili, mają młode rośliny, bo tutaj chyba kategorycznie... Jeszcze nie ten moment. Nie ten zdecydowanie moment. Ale mamy właśnie jesień, już taką zaawansowaną. I czy możemy jeszcze sadzić? Bo to też pytanie jest, jak długo możemy sadzić? Do kiedy możemy sadzić? Rośliny są w doniczkach, są ukorzenione, ale wiemy, że przyroda ma swoje prawa. Jesteśmy w Polsce, w tym klimacie. Jak możemy sobie na to pozwolić? Co możemy powiedzieć? Ja zawsze mówię, że rośliny, które są zdoniczkowane, czyli z kontenerowni, można sadzić okrągły rok niemalże. Oczywiście wiadomo, że wiosna i jesień jest tymi idealnymi punktami, ale każda z tych dwóch pór roku ma swoje wady i zalety. Zdecydowanie sadzenie jesienne, czyli w tym okresie, ma tą zaletę, że rośliny lepiej będą przygotowane do wegetacji w okresie wiosennym, no bo mimo wszystko ten system korzeniowy przez ten okres zimy będzie się nam rozrastał. Minimalnie, ale już te korzenie krótkie, włośnikowe czy włosowate odnajdą się, w wypadku borówki nie ma włośnikowych, ale więc włoskowate odnajdą się w tym nowym glebie i ten presja chłonąca na wiosnę będzie dużo większa. Ten czynnik chłonący, czyli rozrośnięty system korzeniowy. Natomiast oczywiście sadzić można, ale trzeba obserwować pogodę. Jeśli mamy, tak jak w tym momencie, prognoza pogody jest taka, że nie będziemy mieli mrozów, czy jakiejś tam niższej temperatury poniżej zera, bo tu może przymrozki to nie są jakimś takim czynnikiem bardzo silnie eliminującym sadzenie, ale chodzi nam o mrozy. Właśnie temperatura rzędu minus 5 lub niżej, która spowoduje, że ziemia nam zamarznie, że woda w ziemi nam zamarznie, stworząc tam przestrzenie wokół systemu korzeniowego. To jeśli takiej temperatury nie ma, to nawet i w grudniu jesteśmy w stanie posadzić rośliny. Ale wiadomo, no w grudniu możemy się już takiej pogody spodziewać. Myślę, że jeszcze do końca listopada, patrząc po zapowiedziach pogodowych, na pewno jest to okres jeszcze... optymistyczny. Tak, prognozy pogodowe są optymistyczne. Patrząc po prognozach, możemy powiedzieć, że zdecydowanie ten dłuższy okres czasu na pewno jeszcze jest na posadzenie roślin. Ale w takim razie nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Sadzimy jesienią i jak okrywamy, jak zabezpieczamy, bo to jest jakby dodatkowy element. Wiadomo, że trocinę czy zrębek dodajemy na każdej plantacji, ale szczególnie myślę, że tutaj przy nowych plantacjach, żeby nie zapominać o tym, ażeby po posadzeniu
No tak, jeśli Ryszardzie pytasz o to, co robimy właśnie po posadzeniu, bo jakby wnioskuję w tą stronę twoje tak pytanie jest. Idzie, to na pewno jest kilka najważniejszych takich aspektów. No jeśli mamy w tym momencie bardzo silnie jeszcze zielone, uwilgocone rośliny, no to zdecydowanie należy wykonać jakieś zabiegi właśnie odżywienia tych roślin, potas, fosfor, żeby lepiej przygotować. Jeśli na pewno należy nawodnić takie rośliny, czyli to, co już wcześniej wspomnieliśmy w którymś z filmików o nawadnianiu, młode posadzone rośliny muszą być dobrze osadzone w glebie, więc włączamy ten system nawadniający. No i po nawodnieniu trzeba przygotować system do zimowania. No, system glebowy, system korzeniowy znajdujący się w glebie jest najmniej mrozoodpornym fragmentem rośliny, więc w tym momencie trzeba go dobrze zabezpieczyć. W szkółkach jest on specjalnie zabezpieczany przez układanie roślin, przez sypywanie trocinami, okrywanie agrowłókninami. Natomiast na plantacji tego nie możemy, nie będziemy agrowłókniną okrywać całych roślin, ale bardzo dobrym zabiegiem właśnie jest ściółkowanie grubą warstwą, w tym wypadku z rębków, trocin, nie słomy, proszę Państwa, bo słoma bardzo często jest lubiana przez myszy i w tym momencie one się bardzo szybko nam tam mogą zadomowić, bo też będą chciały przezimować. Ale grubszy materiał właśnie taki roślinny, czy to w postaci też kory, jeśli ktoś ma oczywiście dostęp do kory, jest bardzo dobrze widziany. I taka warstwa 10, nawet 15 centymetrowa, obsypująca dość szeroko system korzeniowy, będzie bardzo dobrym zabezpieczeniem. Jeszcze jedno pytanie, żeby już nie przeciągać. Sprawa zakwaszania wody. Co proponujemy w tym okresie już drugiej połowy lata i jesieni? No bo to tak by należało chyba ująć, bo nie chcemy już azotu dostarczać roślinom, więc tutaj, żeby odpowiedzieć zainteresowanym na to pytanie. Znaczy, jeśli jest dobrze przygotowana gleba, czyli uprawiona w odpowiedni sposób, dostarczone trociny, torf do gleby, czyli ten substrat jakby właściwie, bo to nie rodzima gleba, tylko już ten substrat glebowy, który powstaje, to na ten moment konieczności zakwaszania wody nie ma. No, chyba że ta woda z naszej studni ma pH 8, czy dużo znacznie powyżej 7, tak powiedzmy, to wtedy by było można pokusić się właśnie szczególnie o kwas fosforowy, który dodatkowo by nam sprzyjał rozwijającemu się w okresie zimowym systemowi korzeniowemu, a też pewnie jeśli zostałby wchłonięty ten fosfor, to też będzie to czynnik sprzyjający zimowaniu, czyli zagęści nam substancję komórkową w pędach roślin. Natomiast no, nie jest to jakby obowiązkowe. Zakwaszamy wodę tylko wtedy, kiedy to pH wody jest bardzo wysokie, gdy musimy zneutralizować ją. I tak jak powiedziałeś, no, w okresie wiosennym, kiedy jest intensywny wzrost wegetacyjny, już korzystamy wtedy z kwasu azotowego. Już po zahamowaniu wzrostu roślin, najczęściej jest to druga połowa czerwca, czy lipca mniej więcej, bo to zależnie od wieku roślin, plantacji, obłożenia owocami, w tym momencie przechodzimy na kwas właśnie fosforowy. No i zakwaszamy kwasem fosforowym. No ale przy tym momencie nie ma takiej konieczności. W tym roku prawdopodobnie już nie uda nam się spotkać, więc dziękuję za to, że byliście Państwo z nami przez cały rok. Oby zima nie była dla Państwa żadnym zaskoczeniem, nie przyniosła jakichś niespodzianek, przykrych niespodzianek, więc dużo sukcesów, dużo radości i oby Państwa plantacje jak najlepiej się rozwijały. Tego życzę. I dziękuję za uwagę. Ja również życzę Państwu spokojnej, łagodnej zimy, ale oczywiście z temperaturami ujejnymi i z dużą ilością śniegu, bo śnieg jest tym czynnikiem, którego nam zawsze co roku, że tak powiem, w okresie zimowym brakuje.